Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Budżet ochrony zdrowia praktycznie bez wzrostu nakładów, albowiem porównując tegoroczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem z 2011 roku, po zmianach to wzrost żaden. A zważywszy na fakt zmian wskaźników makroekonomicznych, to de facto budżet obniżony. Tymczasem w ochronie zdrowia ustawowy chaos. Tak zwany pakiet ustaw zdrowotnych fatalnych, niespójnych, zagrażający bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. Zagrożone kontraktowanie świadczeń, dramatyczne kolejki, skandaliczne procedury w pozyskiwaniu leków innowacyjnych dla chorych z nowotworami, pacjentów z przeszczepami narządów. Drożeją leki, drożeją paski do pomiaru cukru. Jak żyć, jak umierać, pytają zagubieni i zdesperowani pacjenci. A co proponuje rząd PO i PSL-u? Komercjalizacja, a potem prywatyzacja. Zatem usługi komercyjne, odpłatność. A jak przetrwasz, wydłużymy wiek emerytalny, więc dłużej popracujesz. Pytanie, gdzie są wartości konstytucyjne i etyczne? Gdzie jest pacjent? Dziękuję.